Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, ze mną Maciek. Jestem. I witamy was w kolejnym odcinku z Outlasta 2. I już mi po uszach daje. Tak, już daje po uszach. A ja jem smakije. Wow. Napiszcie w komentarzach, kto z was kojarzy smakije. Właśnie dostałem, mój drogi. Smakija jest przepyszna. Nie wiem, nie jadłem. Żałuj. Nie kojarzę firmy jeszcze, żeby powiedziałeś jeszcze nawet, ale... No to jest w ogóle hit. No. Uciekaj. No i czemu dostałem? Napisywanie, masz, już nie umrzesz. Na pewno. No. Nie wiem, czy to jest... Bandaż! Wow, wow, wow! Ty, jak to złapało? Ej, czemu to jest takie głośne dzisiaj? No, zawsze było głośne. Ale aż tak? Było głośno. Nie wiem, czy ja mam się leczyć, czy nie. Wow, 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 strzały do nas biją. Dobra, spierdzielamy tak szybko, jak to tylko możliwe. Słuchajcie, ja ogólnie też spojrzałem sobie troszeczkę do poradnika, ale nie po to, żeby sobie zaspoilerować, tylko po to, jak dużo nam jeszcze gry zostało. No jesteśmy... dużo, podobno dużo. O, jest! Ja to jest głośno, bo ja szarpię się. I słuchajcie, jesteśmy w niecałej połowie. Co mnie... Mnie bije? O kurde, ona zgoni. Teraz to raczej jest bardzo głupi pomysł, żeby... się bandażować. Run for it! O Jezu, oła! Au! Odbiliśmy się, słuchajcie. Okej. The gospel isn't done yet. You will record your own resurrection. Complete your gospel. No, to udawaj, że nie żyjesz. Yes, we were turning into the way of sorrows. Mógłbyś się stąd wyrwać? Ucho mnie swędzi, au. To się podrap. Aha. Mnie nas zakopują, słuchaj. No, słyszę. Okej. Zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się, dlaczego nie mogę się na przykład coś ogarnąć. Gra mi na to nie pozwala. Mimo, że chciałbyś się wyrwać. Tak, bardzo. Mimo, że chciałbyś się wyrwać, nie? Nie mogę włączyć kamery, nic. O! Coś widać. No, mam stukać. No i co? Że... O! Jakoś płytko nas zakopali, słuchaj. No bo oni wiedzą, że i tak się, Wojtek, wydostaniesz, no. Pewnie tak. Ale ciemno, ja nic nie widzę. Jeszcze ta lampka, kurczę, daje... Teraz już mnie w ogóle nie widać. Czekajcie, ja trochę sobie ją dam niżej, żeby był klimacik. A żeby mnie też tak nie raziło po oczach, bo... Wojtek, jak stracisz fokus, to wiesz... Nie stracę fokusu. A, bo masz ustawione, tak? Ja sobie ustawiam na stałe. Mhm. Bo on się lubi często niestety fiksić. No dobra, jakie mamy zadanko? Rozumiem, że... Aha, dalej kopalnia. W każdym razie, może dziwnie to zabrzmi, ale rozumiem, że zapis mamy z trumny. Chyba tak. No dobra, Wojtek, nie majtaj, tak, bo ja się boję. Ale ja nie majtam, to jak chodzę, to tak się dzieje. Nie boisz się. To mnie złapie. Tak za kosteczkę. No. Chrum, chrum. Aha, no, no. Już mnie złapało.
Puszczaj ty! Bukwo. Bukwo. Dobra, uff. Wydaje mi się, że za nami nie pójdą. Czekaj, ja się pochabu. A nie, nie muszę się leczyć. Aha, kolejny obóz. To dziadostwo chyba za mną. Podąża, Wojtku! Idzie właśnie. O! Bateria do kamery. I chyba jest jakiś list tutaj. O kurde. No czytaj. Trochę do czytania mamy, mm-hmm. Ale to zraduje się... Aha! To są znowu jakieś te ich Ewangelie, tak. czy coś w tym Psalmy. Stylu. Więc nie będziemy tutaj za bardzo się w to... Ale czy dobrze mi się wydaje, czy my paru rzeczy nie wzięliśmy? Tak. No, mamy dwa braki, Wojtek. Ale to wiesz, to więcej to mamy braków. Ale to wiesz, to ciekawe, gdzie to było, słuchaj, poukrywane. Tutaj mamy jeszcze... Sporo pominęliśmy. Ja słuchajcie, na to w ogóle nie zwracałem uwagi tak na dobrą sprawę. Ale trochę jest rzeczy pominiętych. Bo my jesteśmy teraz na stronie... 12. 12. 12. Chyba mnie coś zaczyna gonić. Tak mi się wydaje. A Wojtek, mógłbyś tak może, nie wiem, kucnął po cichu, coś? Tam coś wisi! Trup. Aha. Da! She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. Fuck. Dobra. Co Boże, Wojtek, no ja z nerwów tutaj rozsypałem. Maciek. Co? Co rozsypałeś? Makiję. Jak to rozsypałeś? Oj, spadł mi kartonik, cicho. No, to był ślizg szybki. Wiesz co ci powiem? Jak patrzę na podgląd i nie patrzę się na mój monitor, ten zakrzywiony, a patrzę na ten, to ten obraz w podglądzie wydaje mi się tak płaski. Ale ty grasz na którym monitorze? No ja wszystko robię na tym Samsungu. Na tym nowym? Tak. No. A. Boże, jakie parkury. No a co? Przepraszam, ale musiałem zabrać stąd linę, żeby wspiąć ją do nieba, haha. Jak to na razie nie da nic więcej. Aha, świetnie. Czyli find Lina. Find Lina. I can't. A rope. I just need a rope. I need a rope. Tylko skąd mam to... A, czekaj, patrz. Mhm. Dobra, czyli rozumiem, że musimy się udać... Tak, przed siebie, Wojtek, idź! Szybko! Cicho. Ej, nie, to jest... Nie widzi. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Wiesz co, on chyba chodzi po takim jakby swoim obszarze. Mi się tak wydaje, ale... I tak musimy... Aha, dobra, musimy zmienić baterię. Aha, naprawdę? I jolo! Oh fuck. Aha, nie mogę tego otworzyć. No i dupa. Chyba, że... A że się skrył w tym sianku, słuchaj ty. No.
Słuchaj, nikt tu chyba nie chodzi. Tu jest jedynie tylko, że... Panie, patrz! Uwa... O nie, Wojtek, ich tu jest dwóch! Dwoje, tam dwóch. Jest jeszcze jeden. Jezus, jak on się patrzy tymi gałami. No chyba piłką dostał, był mały. No patrz, następny przyszedł. Kurde, zaczyna się robić ciekawie. Ciężko, tak. To jest żart. Wojtek! To był żart chyba. A, dawaj A, dawaj A. No dobra, już. Ja tu nie mogę wejść. Dobra, wiecie co? Zrobimy to tak. Przejdziemy to na szybko, zobaczymy co my tu możemy... No wejdź w to! Patrz, no nie chce mi... Co za głupek. Dobra. Nie wiem gdzie jesteśmy. Jest bandaż. Rada bandaż. Mogę się uleczyć? Nie mogę. Czy mogę stąd wyjść oknem? Mogę. Ale weź jeszcze Wojtek rozejrzyj, może tak wiesz. Czekaj, to okno to otworzę. Nie. To jest tylko bandaż, to nic nie ma więcej. Nie za bardzo wiem, do którego domu mam się tutaj dostać. Ten się w ogóle tam katurla, widziałeś to? Tak. Kurde, ale słuchajcie, wiecie co wam powiem? Jest bardzo ciężko tutaj cokolwiek zrobić, więc ja myślę chyba, że wiesz co, najlepszą Maciek metodą. No, będzie jest YOLO. Po prostu tutaj YOLO, niestety. Czyli moja metoda jest zawsze super. No w tym wypadku niestety tak, dlatego że nie za bardzo wiem, gdzie tu trzeba iść, wiesz? I to jest problem. O, jest mina. Aha. A czemu nie mogę jej zebrać? Możesz. O, teraz jest wejść w interakcję. Wejść w interakcję, mhm. Mhm. Czyli domyślam się, że lina jest na dole. No to jump. Ale nie, czy ty przez te kaktusy tutaj przejdziesz. Muszę się wrócić. Ale w sumie, wiesz co? Szliśmy w dobrą stronę. Bo to było tutaj. Jest. No. Ej, halo! No i nie mogę się ruszyć, patrz. Mogę ją podnieść? Bo ty trochę ryzykujesz. Trudno. Ła! O nie! Jeszcze ten strzela z łuku. Fuck, biegnij! No biegnij, głupku! Dobra. I teraz na YOLO musimy wrócić. Ale wiesz, że na YOLO jest super zawsze. Znaczy, powiem ci tak, tutaj niestety, ale jest taka sytuacja, że zażyszy, że nie mam powiedziane co, jak, to wiesz. Niestety nic więcej nie uczynimy. Dobra, plus jest taki, że wróciliśmy i on chyba automatycznie to nawet założy. Hops, no, oczywiście, tak. Że tak. Teraz chyba zrzucam. Czemu tak? What the fuck? No bo Wojtek musi być fabuła. No to oni z nami spadli? O nie. O, bądź oczyszczony, dostaliśmy osiągnięcie. Wojtek, może baterię zaraz zamienić? Nie. O Jezu, jaka świ... Aha! Co tu się, przepraszam, wydarzyło? No to jest właśnie... Outlast.
My jesteśmy na jakimś dachu? Nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że coś za nami chodzi. Czy takiego, wiesz co mi się w ogóle kojarzy, takiego distra, słuchaj. No to nie są moje ślady. I co my tu mamy? Wyżyć za... Tam są drzwi. Tam się Wojtek nawet... samo otworzyło, słuchaj. Oho. Teraz się zacznie. Za dużo zapisów. A wiesz co to oznacza? Domyślam się. Tam Wojtek była krew. Wiem, widziałem. Aha. Jak się to w ogóle nie obeszło? Halo? Oh fuck! Oh fuck! Ała, Czesiu! Obróć się! No nie będę się obracać, no co to, już nie zgłupiałem. Nie gonicie! No. Dobra. Co nie zmienia faktu, że jest to dziwne, bo tam, pamiętasz, widziałeś, na dole spróbowałem zejść i był ten kurde typ. No tak. No dobra, a co teraz? Gdzie ja mam tu niby wejść? Tu są dory closed. Nie ma jakiejś klapy w podłodze albo czegoś? Nie no, chyba raczej nie. No tu niby jakieś są, ale... A! Jednak. Tadam, tadam, dzień dobry. Kto miał, Wojtku, rację? Ojej, ja no ty. Chyba. Jakiś liścik. Aha. Kolejna Wojteksa. Don't let me go. Me go. Nie. Tak. Don't let me go. O Boże. Jessica. Here. Jess. Hey. Gdzie quick? Jessica, can you hear me? Próbuję followować jej voice. Jej voice. O, w Poland, Wojtek. Wow. Jezu! Jak przeskoczyło! Ona żyje, Wojtek! What the fuck? Co oni mają dzisiaj z tym zapisywaniem? Nie wiem. A nie domyślam się, że wróciliśmy chyba do... reality. Mhm. Lake. Get to the other side of the lake.
Aha, druga strona jeziora. Zaraz nam, słuchaj, wyskoczy ten Jason z piątku 13. No, złapie za nogę. Przestań! To już, Wojtek, jest naprawdę tragikomiczne. Patrz, i znowu zapisywanie. Ale to dobrze, bo jak umrzesz, to wiesz, to może masz wiele szans na umarcie? No mówię, że Jason, patrz, właśnie do wody wszedł. Czy my musimy teraz znaleźć jakąś łódkę albo coś? Wiesz co, możemy ewentualnie spróbować zanurkować, ale nie wiem czy... Nie, tego bym nie ryzykował, Maciek. A dlaczego? Wydaje mi się, że gubię parę rzeczy po drodze, bo tam były jeszcze kurczę inne domki, mogliśmy je zobaczyć. A weź spróbuj do tej wody gdzieś tam może... Tu coś na mnie warczy. Mam wrażenie, że te schody zaraz się zawalą, nie? Ja mam wrażenie, że ktoś tu wyskoczy na nas. Jeszcze burza. Co to jest? Dobra, przejrzyjmy ten materiał. Droga do Damaszku, okej. Tower. A radio tower or microwave relay. Civilization, maybe. Czyli rozumiem, że to jest nasz target. Tak, myślę, że tam chyba idziemy, no. Dobra, ale... Jak to ale? Co ale? No chcę zerknąć, ile... Patrz, ile ominęliśmy. Ja myślałem, że kończymy. Raz, dwa, trzy rzeczy ominęliśmy. Ale wiesz co, Wojtek, to może być też tak, że dlatego, że biegniemy tak bardzo na pałę. To na pewno, że nie patrzymy do każdego domku i tak dalej, ale no... Przyznam się szczerze, że bardzo trudno jest... I znowu zapisywanie. Przyznam się szczerze, że bardzo trudno jest w tym Outlastie coś takiego ogarnąć w ogóle. Tam jest chyba kopalnia. A tam jest jakby, kurczę, jakieś, nie wiem, blokowisko, jakieś tam czysko? Czekaj, ja wyłączę w ogóle tam. Szczerze powiedziawszy, czekaj. Nie, w kamerze daje takie ziarno delikatne. Jak mam odpalona gra. Bo takie nie wiem, czy to jest dobry, żebyś tutaj skakał. Nie, tylko chcę się rozejrzeć. No. Nie, tam jest pochodnia po prostu. Aczkolwiek domyślam się, że zaraz coś tam tu... trzaśnie. No, muszę przeskoczyć. No, może i nie. O. Ale wiecie, co wam powiem? Tak patrząc na to, co do tej pory było w tym Outlaście, to moim zdaniem on wcale nie jest taki zły. Tylko, no, że... Nie chodzi o to, że jest zły, tylko, że... On nie jest... Może tak, to jest to, survival co bardziej. To jest w to, co horrory idą powoli, czyli właśnie w takie... Bardziej w taką fabułę niż straszenie gracza, moim zdaniem. A ja właśnie lubię, jak się straszy gracza. Taki typowy jumpscare, że idziesz i nie wiesz, co się dzieje, nie? Tak, no. No przejdziesz ty pod tym? No i co tu się stało? Aha, muszę górą. Nie mogę górą. Muszę górą. Nie, bo ty właśnie miałeś się przeczołgać, miałeś się umorzać i się wyczołgać, rozumiesz? No ale właśnie to zrobiłem, tylko że... Aha, dobra. Ja w to wbiegłem, a jak wbiegniesz, to on robi ślizg. Teraz na paluszka. Oj, patrz, tu mamy list. Marka, no jest to znaleźć, wracamy do bramy świątyni i powiedzieć papie Knutowi. I udręka wstawia na próbę na Wenmer. Okej. Mamy baterię, więc weźmy.
Ej, monitory mi zgasły, nine! Jak to? Kurczę, no... O, już, dzień dobry. Musimy jeszcze tu zajrzeć. No bo Wojtek nie ruszał myszką, no to co? Zauważyłeś, że tu wszystkie te mają taką tą? Zasówkę, tak, no zasówkę? Bo to jest, wiesz, żeby się pewnie mógł schować w razie czego. Dobra, nie wiem, ale kto... zerknijmy. Przepraw się przez jezioro. Mhm. A weź spróbuj po prostu wejść do tego jeziora. Maciek, to nie jest dobry pomysł. Najwyżej się utopisz, tak był zapis. O, proszę bardzo, masz tatwę. Co, Jezu, myślę, że coś jest. Bateria. No tu łódka była i się zmyła. Czyli co, tratwą? Tratwą. No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja myślę, że i tak do tego nie dopłyniemy, już tak czuję, wiesz? Też mi się tak wydaje. O, ty lubisz, Wojtek, sterować łódkami w grach. Prawda? Na przykład w Wojautach, Wojtku. To nie przypomniałem. A mogę cofnąć? Nie. Ale sterowanie łódką jest bardzo dziwne. Tratwą. I patrz, ja pomimo tego, że trzymam... No i co? Ja tu nie zawrócę. Patrz, ona stoi w miejscu. A wy możesz sobie kamerę obrócić do jakoś tak? Nie mogę. O! No. Teraz się coś ogarnia. No dobra, czyli co, rozumiem, że płyniemy w takim razie do tych wież, tak mi się wydaje. Tylko, że ten koleś, który wchodził do wody, bardziej mnie niepokoi. Ja myślę, Wojtek, że zaraz coś nam wyskoczy albo na tratwę, albo na twarz, albo coś cię ściągnie w dół. Też mi się tak wydaje. No takie trzy moje, wiesz, jakby takie typy. Chociaż wiesz, mogę też się mylić. A te nadajniki i tak mi wyglądają podejrzanie. Oho, już się patrz. Patrz. No co? No co? No nic się nie dzieje. No mgłę masz. No. W ogóle płyniemy? Chyba tak. Muzyka mi się nie podoba. No właśnie, o tym mówiłem. De facto światło? To był Wojtek Titanic. Okej. To są signs. The apocalypse. Hope to God I'm just losing my shit. Świetnie. What the fuck? No, chyba żort. Jestem w konfundacji teraz. O, trupy. No okej, czyli przeżyliśmy, ale nie wiadomo, co się wydarzyło. Ja właśnie nie wiem, no niby jakieś oznaki apokalipsy. Jezu. Chcę sobie pomóc, wciągnął nas. Pod wodę. Czekaj, bo walczymy ostro. No, łaszczysz na tą tratwę. Stukasz? Tak. No i płyn, zapisywanie. No dobra. Płyniemy cały czas, słuchajcie, w stronę raczej tych nadajników, tak mi się wydaje, bo... No i co? Czemu ta łódka stoi w miejscu? A wiesz co, a może my nie możemy teraz
przebrnąć tutaj na tratwie, tylko musimy płynąć tak w pław. No, nie no, musiałem wyjść, przecież jak... A nie, dobra, płyniemy. Nie, ta tratwa się dziwnie zawiesza i to jest najdziwniejsze. Jestem tylko bardzo ciekaw, dokąd nas doprowadzą te... Myślę, że płyniemy w strumieniem. Ale sterowanie jest niefajne. Bardziej myślę, że najłatwiej to by było, wiesz co, chyba tutaj trzymać cały czas W po prostu. Żeby on cały czas, wiesz... Płynął, no. Płynął. No jest jakieś... Są te ta... Pytanie tylko, czy to są te dobre? Czy to czasem nie są, wiesz... O, patrz, przyspieszyliśmy mocno. Płyniemy z nurtem. O, o tak miało być? Nie. A nie, nie, dobra. A bo i tak miało być. I nie zdąży, i nie złapią. Aha. Dobra. Jednym słowem, ucieczka nurtem rzeki. Ja czuję, jak ta woda mi się, Wojtek, do mózgu wlewa, nie? Naprawdę? Tak. Ostatnio była aktualizacja właśnie Discorda i mam wrażenie, Wojtek, że oni podgłośnili dźwięki. Tak? Mhm. Nie wiem. Aha. Na górze są. Dobra, mamy zapisywanie i tu ktoś jest. Stoi sobie. Ale zrobimy polsat w tym miejscu i będziemy kończyć na dzisiaj. Tak to, bo ja coś czuję, że tutaj będzie dosyć grubsza rzecz, a już mamy ponad 30 minut. Więc moi drodzy, w tym miejscu sobie zakończymy. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku, bo jestem strasznie ciekaw, bo nie wiem dlaczego, ale powoli zaczyna mi się podobać ten Outlast. Pomijając już to... Widzę, że zmieniamy zdanie, Wojtku. Znaczy, pomijając tą całą obrzydliwości, która tutaj jest, tak ta historia i to jest... Wiesz, bo pierwszy Outlast polegał głównie na tym, że musiałeś uciekać, chować się. No i miałeś tu jest... sporo jumpscarów, nie ukrywajmy. Tak. Tu jest niby to samo, też jest dużo jumpscarów, ale ta historia jest jakoś inaczej nakreślona i mi się bardziej podoba. Mm. Nie wiem, może to jest dziwne, bo dużo osób mówiło, że Outlast 2 jest gorszy od jedynki, ale tak patrząc na to z perspektywy czasu teraz jak gramy, jesteśmy ponad połowie gry mniej więcej, no. To zaczyna mi się podobać w sumie. Aczkolwiek do jumpscare'a to mu dużo brakuje, ale taki horror survival myślę, że jest spoczko. Dobra, słuchajcie, także my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, za to był Maciek. Byłem. No jeżeli wam się podobało, to wiecie, łapka, subskrypcja, komentarz. No i słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! Pa, pa!